jak ukrywać i pokazywać linki, korzystając z instrukcji warunkowych. Zagrajmy w grę. Stoisz w korytarzu. Przed sobą widzisz drzwi do tajnego pokoju. Niestety drzwi są zamknięte. Musisz najpierw znaleźć klucz. Idź do salonu. Muszę wejść do tajnego pokoju. Warto przeszukać to pomieszczenie. Może znajdziesz tutaj coś przydatnego. A może spróbuję jeszcze raz wejść do tajnego pokoju. Nie, to samo. Drzwi są zamknięte. No to wracam do salonu. Przeszukam te miejsca. Sprawdź pod dywanem. Tutaj nic nie ma. Wróć. Sprawdź w szufladzie. O, stary klucz. Włożę go do kieszeni. Czyli w kieszeni mam stary klucz. Wróć. Sprawdź pod poduszką. Tutaj nic nie ma. Wróć. A może jeszcze raz sprawdzę w szufladzie? O, szuflada jest pusta. No tak, bo wyciągnąłem z niej klucz. Wróć. Chyba jestem gotowy, aby wejść do tajnego pokoju. Przechodzę do tajnego pokoju. O, wyciągasz klucz z kieszeni i je otwierasz, czyli drzwi. Wejdź do pokoju. Jesteś w tajnym pokoju, koniec gry. Przeanalizujemy teraz, jak ta gra powstała. Pierwsza karteczka menu. W menu ustawiliśmy wartość zmiennej klucz znaleziony na fałsz. Czyli klucz znaleziony ustawiony jest na fałsz. Następnie wyświetlimy tytuł oraz podtytuł, który jest linkiem do karteczki start. Start. Może najpierw powiększę tą karteczkę, aby się wyróżniała. Czyli wybiorę rozmiar duży. Bo jest to taka główna karteczka, w której wszystko się łączy, bo jest to korytarz. Zwykły tekst. Oraz instrukcje warunkowe. If, else, czyli jeżeli, w przeciwnym razie. Przeanalizujemy, co tu się dzieje. Jeżeli klucz znaleziony jest ustawiony naprawdę, czyli jeżeli odnaleźliśmy klucz, to ma pojawić się zwykły tekst wraz z linkiem. To jest zwykły tekst, a to jest link do ukrytego pokoju, tajnego pokoju. W przeciwnym razie, czyli jeżeli klucz jest ustawiony na fałsz, czyli nie odnaleźliśmy klucza, to ma pojawić się tekst, niestety drzwi są zamknięte i tak dalej, oraz link do określonej karteczki. Czyli tak naprawdę albo pojawi się ten link, albo pojawi się ten link. Są dwie możliwości. No na początku użytkownik będzie widział ten link, bo nie ma klucza. Ale jak go odnajdzie i wróci na tą karteczkę, to wtedy zobaczy ten link. Kolejna karteczka. Idź do salonu. W tej karteczce dajemy możliwość przeszukania kolejnych karteczek. Tutaj mamy linki do nich, czyli sprawdź pod dywanem, sprawdź w szufladzie, sprawdź pod poduszką. Dajemy również użytkownikowi możliwość powrotu do karteczki start. Czyli tego naszego korytarza, miejsca, w którym się wszystko zaczyna. Następnie mamy trzy karteczki i w jednej z nich ukryty jest klucz. Sprawdź pod poduszką, zwykły tekst i link z powrotem do salonu. Sprawdź w szufladzie. Link do powrotu do salonu. Zmiana zmiennej klucz znaleziony na wartość prawda. Czyli odwiedzając tą karteczkę zmieniamy wartość klucz znaleziony na prawda.
Również zastosowałem tutaj instrukcję warunkową if-else. Użyłem tu słowa kluczowego, które odnosi się do ilości wizyt na danej karteczce. Czyli jeżeli ilość wizyt jest równa 1, czyli to jest moja pierwsza wizyta, niech pojawi się ten tekst, a w przeciwnym razie niech pojawi się ten tekst, czyli przy drugiej, trzeciej, czwartej wizycie i tak dalej. Zastosowałem również tą metodę do powrotu, dlatego że gdybym zastosował tą drugą metodę, czyli makro wróć, niestety ta wartość, którą tutaj zmienię, zresetowałaby się z powrotem na fałsz. Dlatego jeżeli zmieniacie gdzieś wartości, na przykład jak ja tutaj zmieniam wartość klucz znaleziony na prawda, to stosujcie tego typu linki, bo inaczej będą wam się resetowały te wartości do tych pierwotnych. Niestety tak to działa i trzeba o tym pamiętać. I ostatnia karteczka, sprawdź pod dywanem, znowu zwykły tekst z linkiem. Mamy jeszcze również karteczkę końcową, wejdź do pokoju, gdzie jest zwykły tekst z informacją koniec gry. I to wszystko, to jest nasza cała gra. Jeszcze tutaj zrobię jedną rzecz, czyli usunę strzałki cofnij, powtórz. Wchodzę w arkusz stylów i wyłączam te właśnie strzałki cofnij, powtórz. Dzięki temu gracz nie będzie miał możliwości oszukiwania czy przechodzenia na skróty. Tylko wtedy musimy pamiętać o linkach wróć, bo inaczej jak wejdziemy w taką karteczkę, gdzie nie ma powrotu ani innego linka, to niestety zablokujemy się w jednym miejscu.